Dzisiaj dość ciekawa informacja, ponieważ w czwartym pod względem wielkości populacji na świecie kraju został zablokowany Counter-Strike i to nie tylko. Czy będzie to miało wpływ na grę, czy będzie to miało wpływ na rynek? O tym wszystkim sobie powiemy w dniu dzisiejszym. Zacznijmy sobie od tego, że Indonezja jest czwartym pod względem ludności krajem na świecie, aczkolwiek z drugiej strony szczerze sam nigdy nie słyszałem o żadnym indonezyjskim pro playerze albo formacji, organizacji itd. itd. Troszeczkę się myliłem pod tym względem, bo wchodząc na HLTV zobaczyłem, że tutaj byli pro gracze, aczkolwiek oni w najlepszym wypadku rozgrali 15-10 map. Także no jakby na to nie patrzeć, historia jest dość długa, jakby na to nie patrzeć, tutaj wiadomo jest potężny esport rozwijany w tym regionie, a tak całkowicie serio, to jakby na to nie patrzeć, okej, tam jest dużo ludzi, ale z drugiej strony mało kto tam gra w Counter-Strike'a, tak? Są tam inne gry popularne, tam Dota rządzi, chyba LOL też tam jest bardzo rozkrytywany, jak chodzi o kraje azjatyckie, aczkolwiek ogólnie Indonezja jakoś pod względem podpięcia do internetu, pod względem rozwoju, czy też pod względem jakby esportu też jakoś turbo ciekawie nie stoi, tak? Ale dobra, zacznijmy sobie może od samego newsa, który według mnie jest dość ciekawy. Otóż znajdujemy takie oto i info, tylko że to jest po indonezyjsku, wybaczcie, nie zdążyłem przygotować i nie wyszkoliłem tego języka na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że już jutro będę w stanie sam to przetłumaczyć, ale w dniu dzisiejszym będzie nas startował Google Tłumacz. I możemy zobaczyć, że Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych właśnie tutaj zablokowali tak na dobrą sprawę kilka ciekawych gier. Między innymi zablokowali Robloxa, Dotę, Clash of Clans, Minecrafta i Counter-Strike'a. Otóż chodzi o to, że tam mają jakiś taki system czy taką bazę danych, która nazywała się Kominfo, w sensie to jest to ministerstwo. I w niej trzeba jakby zarejestrować swój produkt czy swoją usługę, którą tutaj właśnie między innymi są te gry, przez co one zostały zablokowane. Jak możemy zobaczyć, mieli oni czas do dzisiaj, czyli do 22, do rana, żeby właśnie tutaj te gry właśnie to sobie tutaj pododawać, ale to im chyba nie wyszło. Też wybaczcie, tłumaczenie nie jest jakoś turbo dosłowne, aczkolwiek czytałem też na zagranicznych portalach, że tutaj mniej więcej wiem, o co chodzi. Możemy zobaczyć, że takie to właśnie gry, może tutaj bez tłumaczenia się obejdziemy, możemy zobaczyć, że takie właśnie, no, o wiele łatwiej bez tłumaczenia, takowe to właśnie gry i portale nie zostały tam zgłoszone, przez co mogą one mieć właśnie swoje problemy. Mówić jako skurcz, no to niezły skurcz, muszę przyznać. Tak się jak warto wiedzieć o tym, że tak na daną sprawę będą właśnie te sankcje dla tych 100 platform cyfrowych i tak dalej, dla wszystkich gier, dla wszystkich tych właśnie portali i tak dalej, co może w jakiś sposób wpłynąć na cały esport. Czy wpłynie? Według mnie, jeżeli chodzi o Dota 2, wpłynie. Według mnie, jeżeli chodzi o LoL'a, który chyba się tutaj nie znalazł tak na daną sprawę, także LoL chyba został akurat spisany. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Clash of Clans, o Dotę, o Robloxa, tam to community jest duże. W Counter-Strike'u Global Offensive nie mamy zbyt dużo Indonezyjczyków, którzy tak na daną sprawę cokolwiek grają, tak? Owszem, może go być jacyś inwestorzy, aczkolwiek z drugiej strony też oni się jakoś turbo nie słyszy, tak? To nie są wiadomo jacyś Brazylijczycy, czy Rosjanie, czy Stany Zjednoczone, gdzie wiemy, że ta community jest dużo i odcięcie czegoś takiego naprawdę dużo zmienia. O internecie się nie słyszy zbyt dużo, ale z racji, że jest to czwarty jednak najbardziej zamieszkały kraj na świecie, no to o tym warto myślę, że wiedzieć. Oczywistym jest, że zawsze są inne drogi, tu chociażby VPN, proxy i tak dalej, dzięki czemu jeżeli ktoś naprawdę chce i się uprze, to wiadomo, że do tego Counter-Strike'a dojdzie, zagra, czy wymieni coś na markecie. Tego jak najbardziej nie da się odciąć, jest to praktycznie niemożliwe, tak? Nawet Chiny mają z tym problem, także co dopiero Indonezja. Warto o tym wiedzieć i warto o tym pamiętać. Jakie będą tego skutki? Myślę, że tak na dobrą sprawę nie odczujemy większych skutków. Możliwe, że na markecie jakieś tam małe spadki mogą się z tego powodu pojawić, ale to nie pojawią się z tego powodu, że po prostu ci Indonezyjczycy będą coś sprzedawać, czy będzie tam panika, tylko pojawią się bardziej z tego powodu, że ludzie na zachodzie, tak? Czyli właśnie my, ludzie w Europie, ludzie w Stanach, czy też właśnie może jacyś Brazylijczycy, też mogą zauważyć coś takiego, że kurde, jednak w pewnym momencie ta gra może stać się zakazana. Kurde, jednak coś może stać takiego, że ja do tego dostępu do rynku z tym nie będę miał. I to chodzi tylko bardziej psychologiczne działanie na zasadzie, że wiecie, gracie sobie na giełdzie, gracie na jakimś rynku i nagle wasz sąsiad nie może się zalogować do tego rynku, czy tej giełdy. No od razu w waszych tak na dół sprawy głowach kręci się panika, rodzi się strach taki, że po prostu kurde, to mogliście być wy, no nie? Mogli wam też odciąć jakby dostęp do tej gry. Jak można tutaj zobaczyć, to nie jest za bardzo sytuacja taka, że po prostu gracze coś spieprzyli. Czy kandes tak był jakiś, nie wiem, szkodliwy publicznie, coś takiego, że w dużym skrócie nic się takiego nie odwaliło mega dużego, że ten kandes tak został zablokowany. Po prostu Valve gdzieś tam tego nie zgłosiło, tak jak tutaj ci inni właśnie to właśnie inne korporacje, tak? Co do tego jest to dla mnie bardzo ciekawe, że takie korporacje właśnie typu chociażby Twitch, Steam, Origin czy twórcy Obloxa, tak na dobrą sprawę to są naprawdę gigantyczne korporacje zatrudniające po tysiące ludzi na całym świecie, a przeoczyli coś takiego. Nie wiem, czy przeoczyli, czy nie chcieli zgłosić, czy w jakiś inny sposób chcą to rozegrać. Być może jest to też jakaś zagrywka, która po prostu pokazać na zasadzie, że albo walić tutaj to ministerstwo, albo z drugiej strony mają w ten sposób pokazać, że w jaki sposób to obejdą. Być może, to już jest uwaga, moje wielkie gdybanie, moja wielka teoria, że możliwe wpis do tego właśnie, do tego rejestru, które to ministerstwo po prostu tego przymusiło, żeby tam się wpisywać, możliwe, że wiązał się z jakimiś innymi ograniczeniami, czy wiązał się z czymś niewygodnym właśnie dla tych deweloperów i dla tych to właśnie korporacji, przez względu na to oni to po prostu będą chcieli jakoś obejść, tak? I być może nie podziałają sobie, nie wiem, kilka dni, tygodni, czy coś takiego, ale jednak w jakiś sposób znajdą, tak? Myślę, że to w jakiś sposób już tutaj jest kwestia prawna i nie chcę się to też bardzo zagłębiać, podkreślam, to tylko i wyłącznie moja teoria z tymi ograniczeniami, gdyż no, informacje na ten temat nie znalazłem, a tak jak to mówiłem, indonezyjskiego jeszcze w takim stopniu tutaj nie okiełznałem, żeby móc aż tak tutaj się poszperać i poczytać.
Dzięki wielkie. Przeglądając opinie community na Reddicie, chociażby możemy zobaczyć, że najbardziej łapkowany komentarz Vaupian is always there, I guess. Jak najbardziej się zgadzam, jak najbardziej Vaupian proxy. Jak najbardziej, czemu nie? Nie będzie żadnego, w sensie to będzie zerowy wpływ na całą tą bazę graczy, jakby na to nie patrzeć. Indonezja tutaj nie ma zbyt wielu graczy w kandydatach Global Offensive, co widzieliśmy chociażby po proscenie. Oczywiście mam duży szacunek do pana Rosso, czy do pana Frost Misty, aczkolwiek jakby na to nie patrzeć, nie zdobyli oni jakichś turbo niesamowitych właśnie to nagród, czy jakichś turbo niesamowicie nie odnotowali się w całej sportowej historii, że może było tutaj coś więcej o nich jeszcze powiedzieć, tak? Także tutaj warto o tym wiedzieć, że jednak community jakoś nie robi sobie z tego zbyt wiele. Myślę, że jest to ciekawy news na zasadzie, żeby wiedzieć. I tak jak to już mówiłem, żeby po prostu być świadomym tego, że no coś się może zawsze odwalić, że po prostu nie będzie dostępu do tego rynku. Wiadomym jest to, spotka się po raz kolejny, VPN-y, proxy dalej działają i tak na tą sprawę odcięcie całkowite od rynku z tym, bo jest według mnie wręcz niemożliwe, jeżeli o to chodzi. Także no.